Ja tak jak w tamtym roku chciałam Państwu przybliżyć troszkę, jak wygląda ten ekspozymetr i powiedzieć o nowym modelu. Co zauważyliśmy u mieszkańców w pomiarach, jak wyszły pomiary w szkołach i tym razem zrobiliśmy również pomiary w miejscach rekreacyjnych dla mieszkańców Krakowa. Tutaj mój przedmówca już o tym mówił, więc my korzystamy z modelu MSPI 200. Przede wszystkim on pokazuje nie tylko wartość, którą faktycznie weryfikujemy przy współpracy z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska, bo proszę pamiętać, że taki pomiar jest pomiarem informacyjnym dla mieszkańca. On nie ma wartości, nie może być podstawą do jakichś działań prawnych. Dlatego jest jakby no, takim pierwszym pomiarem pokazującym, jak wygląda sytuacja u mieszkańca. Natomiast to, co jest dla nas i dla mieszkańca istotne, on robi taką uproszczoną analizę widma, czyli my widzimy również źródło tego promieniowania. Widzimy, czy to jest promieniowanie od stacji bazowej, czy to jest promieniowanie od telefonu mieszkańca, czyli ten sygnał uplink, czyli od naszych telefonów i sygnał downlink od stacji bazowej. Ten ekspozymetr jest używany na rynku już ponad 16 lat. Ja tutaj może zdradzę, nie wiem, czy to jest, czy mogę powiedzieć, ale tutaj widać, że jedną z firm, które używają tego ekspozymetru, jest firma Orange. Ten ekspozymetr wymyślili byli pracownicy tej firmy. Jest używany dosyć, jest popularny we Francji, używany przez samorządy tamtych miast. My jesteśmy pierwszym miastem w Krakowie, drugim miastem, które będzie używał tego ekspozymetru, jest Ciechocinek. Tutaj z budżetu obywatelskiego mieszkańcy przegłosowali. Ale zwracam uwagę, że my mamy ten model 200. Nie wiem, czy tutaj, o, ten model 200, natomiast jest model nowy, Evolution. Jeśli któraś gmina się zastanawia nad zakupieniem w kontekście wprowadzenia 5G, to polecam nowy model. On cenowo wygląda tak samo, natomiast ma możliwość ustawiania analizy widma. My w obecnym ekspozymetrze niestety nie będziemy widzieć częstotliwości, jakim nadają nadawcy na częstotliwościach 5G, bo mamy pasma ograniczone 20 pasm, natomiast w tym nowym modelu możemy już sobie ustawić pasma, które nas interesują. Ogranicza nas tylko to górne pasmo do 8 GHz, więc cały czas nie mamy narzędzia do pomiarów powyżej 8 GHz. Tutaj ważną rzeczą jest to, że pomiar korelujemy z miejscem zamieszkania mieszkańca i Kraków jako jedyne miasto ma taką rozszerzoną mapę stacji bazowych. Ta mapa z tymi słynnymi naszymi strzałkami odnosi się do zgłoszeń, które wpływają do organu ochrony środowiska, w naszym przypadku do Wydziału Kształtowania Środowiska, gdzie operatorzy deklarują, jakie moce na danym azymucie są użytkowane przez operatora. I tutaj te moce są sumowane i widać, no, jak wygląda fragment Krakowa z poszczególnymi lokalizacjami stacji bazowych. Przypomnę, to jest bardzo ważna rzecz, że mieszkaniec ma świadomość, że to jest pomiar informacyjny. Nie może z niego skorzystać w tak zwanym obiegu prawnym, ale on i tak dużo nam mówi, co jest w środowisku mieszkańca, możemy podejmować dalsze działania. Procedura, tak jak wspomniał tutaj mój przedmówca, jest taka, że jeśli u mieszkańca zanotujemy 50% wartości promieniowania w danym miejscu, to z automatu jest to zgłaszane do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, żeby ten pomiar zweryfikować. No, jeśli mamy do czynienia z przekroczeniem, no to już tym bardziej. Mieszkaniec potem dostaje raport ze średniego poziomu z całej doby. Pokazujemy, gdzie były najwyższe i najmniejsze wartości. Czy przekroczono obowiązującą normę 7 V? Czy stwierdzono przekroczenie średniego poziomu dla Krakowa? Bo chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli, czy mają tak samo jak średnia dla Krakowa, czy ma ktoś gorzej, czy ma ktoś lepiej. Ta średnia dla Krakowa jest ustalana z pomiaru Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i ona się rok do roku zmienia. Jak wyglądają teraz przykładowe pomiary u mieszkańców? Pokażę takie dwa skrajne przykłady. To jest pomiar u mieszkańca w dwóch pomieszczeniach, w kuchni i w pokoju. Widać, że te wartości są dosyć duże.
Ja tutaj zwrócę Państwu uwagę, żeby pokazać, jaka jest różnica między tym, co sam mieszkaniec generuje, a tym, co generuje stacja bazowa, którą ma za oknem. No w tym przypadku oczywiście sprawa była zgłoszona do organów ochrony środowiska o zweryfikowanie tego poziomu, bo to były jedne z wyższych wartości w środku w pomieszczeniu. A tutaj chciałam Państwu pokazać, bo to jest ciekawy przykład. To są same wartości, pokazany wykres od samego urządzeń mobilnych mieszkańca. Widać, że ten mieszkaniec bardzo dużo ma włączone dane komórkowe. To jest ten zielony wykres. I ma również działające w pomieszczeniu Wi-Fi o częstotliwości 2 GHz, czyli to 2G. Więc to nie jest osoba, która no, też nie eksponuje się. Natomiast jaka jest proporcja między ekspozycją z jego urządzenia, a ze stacji bazowych? Mieszkaniec dostaje też w formie graficznej. Tutaj jak Państwo się wczytają, to te wysokie słupki to są wartości od stacji bazowych. Ten niższy zielony to jest jego smartfon. Tutaj taki malutki to jest jego Wi-Fi, ale też tutaj wyszło nam w tabeli, że jest jakieś narażenie. A chciałam Państwu pokazać, gdzie ten mieszkaniec mieszka, bo potem zawsze to korelujemy z miejscem jego zamieszkania. Więc tą niebieską kropką zaznaczyłam jego punkt zamieszkania, więc bardzo niefortunnie akurat kumulacja dwóch stacji bazowych, gdzie no, w tym pomieszczeniu dosyć wysokie wartości wyszły, na pewno powyżej średniej, powyżej połowy dopuszczalnego limitu. Ale patrząc, ile same urządzenia mobilne mieszkańca wygenerowały, to jest tylko 0,262 V na metr. To jest około 12% całości narażenia. Tak, żeby Państwo mieli świadomość, tutaj będzie drugi, inny przypadek. Tu mamy mieszkańca, który również widać, że użytkuje telefon, ma Wi-Fi, to jest to te niebieskie wartości. Te różowe to są jego dane komórkowe, które czytam rozmowy telefoniczne. Te stałe, tutaj stacje bazowe są na bardzo niskim poziomie, widać poziomy promieniowania od stacji bazowych gdzieś. Jak Państwu przełączę teraz na samo, tu jest wykres tylko i wyłącznie z tego, co generuje sam mieszkaniec. To widać, że nie ma dużej różnicy. Teraz chciałam Państwu pokazać, gdzie on mieszka. O tutaj widać jeszcze w formie graficznej, że duże wartości od Wi-Fi, duże wartości też od niego niezależne, od sygnału FM radiowego. No on ma to szczęście, że mieszka w jakiejś odległości od dwóch stacji bazowych, więc te wartości średnie wyszły bardzo niewielkie, bo 0,037 V na metr. Dosyć równomierne, proszę zobaczyć, we wszystkich pomieszczeniach nie było takich dysproporcji, ale on sam z tego wszystkiego wygenerował 73% wartości tego promieniowania. Jego urządzenia mobilne. Ale tutaj należałoby się zastanowić też mój apel do Instytutu Medycyny Pracy, bo być może udawałoby się znaleźć taki kompromis, żeby jednak optymalizować lokalizację stacji bazowych, bo w tym momencie mamy sytuację, że część mieszkańców ma wyjątkowego pecha, jest kumulacja promieniowania. Część ma to szczęście, że zamieszkało akurat gdzieś pomiędzy, ale gdyby faktycznie podjąć te działania edukacyjne, czyli ograniczamy użytkowanie własnych urządzeń na rzecz internetu przewodowego, użytkujemy tylko tam, gdzie jesteśmy mobilni, jak sama nazwa wskazuje, prawda? Ale również jakby za tym poszła optymalizacja lokalizacji stacji bazowych, nie tylko odległość, ale wysokość i również moce tych anten, tak żeby zapewnić łączność na całym obszarze, ale żebyśmy nie mieli takich klastrów, gdzie mamy kumulację promieniowania, to być może, panie profesorze, udawałoby się zejść nawet do takich wartości bardzo niskich, prawda? Ale to jest kwestia współpracy wielu tutaj podmiotów, ale jakaś nadzieja, badania eksplozmetrami pokazują, że jakaś nadzieja jest, należałoby tutaj te badania rozszerzyć. Tu mamy pomiar w szkołach. Będą też dwa przykłady. To jest szkoła, gdzie mamy na dachu stację bazową na szkole i naprzeciwko tej szkoły też jest stacja bazowa. No tu jest
sala, to jest w sali bezpośrednio pod stacją bazową, to jest w sali na parterze. Takie mamy różnice w promieniowaniu. Zobaczmy, czy generują sami uczniowie bądź nauczyciele. No generują. Widać, że w szkole jest Wi-Fi, są włączone telefony. Dzieci miały jedynie zakaz ściszenia telefonu. Nie było zakazu wyłączenia telefonu komórkowego. Ale jaka jest proporcja narażenia w tej szkole? No tutaj mamy bardzo, tak jak widzimy, niefortunę. Tu jest szkoła, na szkole są dwie stacje bazowe i naprzeciwko jest jeszcze trzecia stacja bazowa. Średni poziom wyszedł ponad 0,5 V na metr. Jest różnica, sala na pierwszym piętrze 0,764, na parterze mniej. Jeśli z naszych doświadczeń, jeśli tutaj nie byłoby tej stacji bazowej i ta szkoła by była wyżej, nie mielibyśmy do czynienia z odbiciami i tutaj z kumulacją, to na parterze nam wtedy wychodzi zdecydowanie mniej. No tutaj mamy taką niefortunną sytuację. Ale patrząc proporcjonalnie, to urządzenia mobilne w szkole zabrały tylko 2,5% całości narażenia. Większość tego narażenia dzieci, nauczycieli jest od tych stacji bazowych. W Polsce nie ma zakazu stawiania stacji bazowych na szkołach. Nie ma też wyznaczonych bezpiecznych odległości od szkół, niestety. Bo to jest też tak, że często operatorzy, mając stację bazową na szkole, szantażują dyrekcję, mówiąc, że przeniosą po przeciwnej stronie na budynku, więc sytuacja dzieci raczej by się wtedy nie zmieniła. Tutaj mamy drugi przykład szkoły, gdzie widać, te poziomy są w miarę wyrównane w poszczególnych salach. Tu mamy trzy sale. Tu jest na górze, tu mamy salę na parterze i na pierwszym piętrze. No widać, że w sali na parterze mamy gdzieś zamontowany router Wi-Fi, bo dosyć wysokie wartości. Stacje bazowe są raczej na poziomy od stacji bazowych na niskich wartościach. Jak to się... O tutaj widać samą łączność, czyli tak zwany ten sygnał uplink oraz system Wi-Fi, czyli to, co generują telefony komórkowe w szkole i system Wi-Fi zamontowany w szkole. No tutaj widać, że Wi-Fi jest górującym źródłem promieniowania. I tutaj mamy tą sytuację, tu mamy tą szkołę. To jest szkoła, to dodam, z bardzo grubymi murami, bardzo stara szkoła, więc to promieniowanie z zewnątrz raczej nie wnika do środka. Średni poziom, te wartości na poszczególnych piętrach również są wyrównane. Średni poziom wyszedł 0,2 V na metr. Ale same urządzenia mobilne, głównie Wi-Fi, wygenerowało prawie 81% wartości. Czyli to jest przypadek, że kwestia decyzji dyrekcji bądź nauczycieli i rodziców, czy by przejść na sieć światłowodową zamiast sieci Wi-Fi. No i tutaj takie króciutkie podsumowanie, bo w sumie kampanię w szkołach już mamy trzeci rok i to nam się z roku na rok powtarza. Przede wszystkim dzięki temu, że mamy tą analizę widma, obaliliśmy ten mit, że pod stacją bazową nie ma promieniowania. Niestety te stacje bazowe są montowane na bardzo niskich masztach i te listki boczne nam promieniują często prosto, bezpośrednio w tą salę pod stacją bazową. Często mamy sytuację, że jest stacja bazowa na szkole i na budynku po przeciwnej stronie ulicy, więc to jest najtrudniejsza z możliwych sytuacji. Natomiast te sieci Wi-Fi, które są rejestrowane w szkołach, no, generują oczywiście poziom promieniowania, ale on jest zdecydowanie mniejszy niż te w sytuacji, kiedy mamy stacje bazowe na szkołach. W Krakowie, dodam, jest taka cała procedura, jeśli dyrektor nie może samodzielnie podjąć decyzji o budowie stacji bazowej na szkole, musi mieć zgodę Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i okolicznych mieszkańców. No i jak ma trójstronną zgodę, wtedy dyrektor może taką stację bazową na szkole postawić. I ostatnie chciałam króciutko zwrócić uwagę i pokazać też takie dwa przykłady. Mieliśmy po raz pierwszy, mierzyliśmy w miejscach rekreacyjnych, wybraliśmy tutaj takie główne atrakcje krakowian, gdzie często można ich spotkać. Ja zaprezentuję Państwu Planty Krakowskie, to jest
To jest taki pas zieleni wokół rynku głównego, gdzie nasi prelegenci wczoraj zwiedzali. I mamy również miasto, ma centrum wypoczynku w Gołkowicach Górnych, w górach, gdzie chciałam Państwu pokazać, jakie mamy fantastyczne wartości, gdzie można wyjechać i się zregenerować. No to jest przejście przez całe Planty. Tak to wyglądało. Powiem szczerze, że tutaj był pomiar niedaleko Urzędu Miasta, co mnie pocieszyło, najmniejszy. W zależności, gdzie się znalazł ekspozymetr z osobą mierzącą, no to było raz lepiej, raz gorzej. W tym dniu było bardzo dużo turystów i bardzo dużo osób na Plantach, więc chciałam Państwu pokazać, to są same wartości wygenerowane przez użytkowników mobilnych, których napotykaliśmy po drodze, prawda? Czyli widzimy tu dane komórkowe, które pracowały, jakieś rozmowy, połączenia telefoniczne. Jak wygląda, no tutaj, to są Planty tutaj. To jest ten obważanek, tu jest rynek główny. No jak Państwo widzą, nagromadzenie stacji bazowych na tym obszarze jest bardzo duże. Na Plantach na pewno tłumi dosyć mocno zieleń, więc można by było z ciekawości powtórzyć zimą, kiedy tej zieleni nie ma, jakie tej wartości będą. No średni poziom z tego przejścia dookoła wyszedł 0,331 V na metr. Urządzenia mobilne mieszkańców, które były mijane po drodze, wygenerowały około 16% tego całości. No i nasz wyjazdowy ośrodek, no gdzie tutaj no stacje bazowe gdzieś tam, nawet tutaj na tym wykresie ich nie widać. Widać oczywiście wysokie połączenia, bo tak jak operatorzy zwracają i my również w naszej ulotce, przy słabym zasięgu będzie nasz telefon bardzo promieniował. I tu jest tego przykład, że się próbował połączyć. Oto są same wartości od użytkowników mobilnych na terenie ośrodka w Gołkowicach Górnych. No widać, że tutaj te wartości od stacji bazowych są jakieś, no widać, że te stacje bazowe są po prostu bardzo daleko. Natomiast te połączenia użytkowników mobilnych dosyć wysoko tutaj nam wyskoczyły. Jak to wygląda? No średni poziom na ośrodku jest 0,026 V na metr. Tak wygląda ośrodek, serdecznie zapraszamy. Więc tylko tak naprawdę zależy od samych mieszkańców. Jeśli każdy się zdyscyplinuje, będzie chciał naprawdę wypocząć i wyłączy na ten czas, kiedy jest w ośrodku, swój telefon, no to jest się w stanie naprawdę zregenerować, więc zawsze jakaś nadzieja, można wyjechać i skorzystać. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia.